Dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj jest sobota, 10 kwietnia 2021 roku. Jestem na stacji Goleniów. Udaję się dzisiaj z wizytą na stację leżącą około 35 km w tamtą stronę. Mianowicie jest to stacja Wysoka Kamieńska. Udaję się tam, aby zwiedzić tą stację. Oczywiście opowiem jej historię. Nagram przy okazji parę pociągów. Może trafi się nam jakiś skład towarowy. Zobaczymy. Udaję się teraz na peron drugi, gdzie będę czekał na pociąg Regio Dziwna relacji Szczecin Główny Świnoujście. Planowany odjazd o godzinie 8.07. Oprócz stacji Wysoka Kamieńska w dniu dzisiejszym udam się również do stacji Szczecin Główny. Do Szczecina Głównego udaję się w celu zakupu biletów na moją następną podróż, która będzie za tydzień. I w tym miejscu mała informacja. Zapraszam Was na mojego Instagrama, link będzie w opisie, gdzie będę wstawiał różne zdjęcia z tych różnych lokalizacji, które będę odwiedzał. I jednocześnie będą tam zapowiedzi filmów, które się będą tutaj pojawiać. Tak więc czekam na mój pociąg. Wjeżdża pociąg Intercity Podlasiak relacji Świnoujście-Suwałki z wagonami do Ełku. EU 160 008. Pociąg Regio Dziwna ze stacji Szczecin Główny do stacji Świnoujście przez stację Wysoka Kamieńska, Międzyzdroje, wjedzie na tor pierwszy przy peronie drugim. Pociąg Regio Dziwna ze stacji Szczecin Główny do stacji Świnoujście przez stację Wysoka Kamieńska, Międzyzdroje, wjedzie na tor pierwszy przy peronie drugim. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Regio train Dziwna from Szczecin Główny to station Świnoujście via Wysoka Kamieńska, Międzyzdroje is arriving on track 1, platform 2. Please stand away from the platform edge. Wjeżdża pociąg Regio Dziwna relacji Szczecin Główny Świnoujście.
ED78021. Następna stacja, Wysoka Kamieńska. Stacja końcowa, Świnoujście. Next station, Wysoka Kamieńska. Final station, Świnoujście. Opóźnienie pociągu, 6 minut. Train delay, 6 minutes.
Jestem na stacji Wysoka Kamieńska. Przyjechałem tutaj z 6-minutowym opóźnieniem. Tutaj po prawej mamy cysterny. Tam w oddali mamy Impulsa, który pojedzie jako pociąg Regio do stacji Kamień Pomorski. Na stacji znajdują się dwa perony. Jestem obecnie na peronie drugim. Tam w oddali mamy peron pierwszy. Na stacji Wysoka Kamieńska z peronu pierwszego odjeżdżają pociągi tylko i wyłącznie w kierunku stacji Kamień Pomorski. Zaś peron drugi, z peronu drugiego odjeżdżają pociągi w kierunku Szczecina i Świnoujścia. Podejdę zaraz na początek peronu, zobaczymy jaka lokomotywa stoi z tymi beczkami. Widzimy się za chwilę. Jestem właśnie po drugiej stronie peronu drugiego. Tutaj mamy lokomotywę S186-143-4 Trax, przewoźnik Orlen Coltrans. Jak widać stoi wyłączona. Tutaj mamy budynek na stawni. Idę teraz na peron pierwszy. Tutaj mamy Impuls EN63A041. Pojedzie on jako regio do stacji Kamień Pomorski. Poczekam teraz tutaj na pociąg Regio relacji Świnoujście Poznań Główny. Planowany odjazd o godzinie 9:17. Ten oto tutaj Impuls odjedzie o godzinie 9:22. Kursy pociągów relacji Wysoka Kamieńska - Kamień Pomorski są skomunikowane z innymi regio tutaj przejeżdżającymi. Od poniedziałku do piątku kursują również pociągi regio w relacji Szczecin Główny - Kamień Pomorski. W soboty i niedzielę kursują pociągi do Kamienia Pomorskiego, kursują tylko ze stacji Wysoka Kamieńska. Jednakże są skomunikowane. Miałem już kiedyś taką sytuację. Wtedy to było w październiku, jak nagrywałem wtedy film na stacji Kamień Pomorski. Regio, którym tutaj przyjeżdżałem, było opóźnione 20 minut. I pociąg do Kamienia Pomorskiego na nas czekał. Tak więc bardzo fajnie. Tam widzimy budynek stacyjny. Udam się teraz tamtą stronę. Widzimy się za chwilę.
Jestem właśnie przed budynkiem stacyjnym. Budynek dworcowy jest zamknięty, tak jak widać. O, tutaj mamy fajny widok na stację. Mimo wszystko stan zewnętrzny jest całkiem dobry. Dworzec Wysoki Kamień, budynek dworca Wysokiej Kamieńskiej już jest zamknięty od ładnych paru lat. PKP chciałoby przekazać ten budynek gminie Golczewo, jednakże do dzisiaj tego nie doszło. Gmina Golczewo nie jest jakby zainteresowana przejęciem tego budynku, no i budynek stoi niewykorzystywany. Widać powybijane szyby. Tutaj okna pozabijane. Tak więc wracam na peron i poczekam tam na pociąg Regio do Poznania. Widzimy się za chwilę. Wjeżdża pociąg Regio relacji Świnoujście - Poznań Główny. ED78008. Tak więc, pociąg Regio do Poznania odjechał. Idę na peron pierwszy nagrać odjazd pociągu Regio do stacji Kamień Pomorski. Widzimy się za chwilę. A teraz trochę informacji. Stacja Wysoka Kamieńska została otwarta w dniu 15 lipca 1892 roku. Pierwsza nazwa stacji to Weistock i Pomern. W roku 1930 nazwę zmieniono na Weistock. Od roku 1945 stacja nosiła nazwę Wysoka, a obecną nazwę Wysoka Kamieńska stacja nosi od roku 1947. Jestem właśnie na peronie pierwszym, z którego, tak jak już mówiłem, odjeżdżają pociągi w kierunku Kamienia Pomorskiego.
Stacja Wysoka Kamieńska jest stacją węzłową, jednakże nie ma ona już takiego znaczenia, jak miała kiedyś. Główną linią przebiegającą przez stację jest linia kolejowa nr 401 ze stacji Szczecin-Dąbie do stacji Świnoujście-Port. Zaczyna się tutaj również linia kolejowa nr 407. Linia kolejowa nr 407. Tak jak już kiedyś opowiadałem, będąc w Kamieniu Pomorskim, czynna jest tylko na odcinku Wysoka Kamieńska - Kamień Pomorski i dalej do Trzebiatowa jest nieprzejezdna. O, tam mamy wieżę wodną. Następną linią zaczynającą się na tej stacji jest linia kolejowa nr 420 do stacji Worowo. Byłem również na stacji Worowo. Opowiedziałem tam co nieco o tej linii. Jednakże będąc tutaj, nie mogę też o niej nie wspomnieć. Idę teraz przyjrzeć się rozkładowi jazdy. Widzimy się za chwilę. Stoję właśnie przed rozkładem jazdy. Jak widać, dużo Regio, Intercity. Rozkład ogólnie nie różni się za bardzo od tego, co mam w Goleniowie. Poza oczywiście pociągami w kierunku Kamienia Pomorskiego. Tak jak nagrany już przeze mnie, tutaj 9.22 był. Regio 88600, Regio 88865 do stacji Kamień Pomorski przez stację Stawno, Górki Pomorskie i Jarszewo. Tutaj dalej mamy 10.49 Regio do Poznania Głównego. Jednakże jeździ on tylko od poniedziałku do piątku. 11.28 Regio do Świnoujścia. Kursowało tylko w dniu 28 marca. Wyjadę stąd pociągiem TLK Wyczółkowski relacji Świnoujście Lublin Główny. Pojadę nim do Szczecina Głównego. Przejdę się teraz kilkaset metrów od stacji na linię kolejową numer 420. Widzimy się za chwilę.